Płotki będą czerwone. Karasie złociste będą zielone. A srebrzyste będą niebieskie. A liny? Liny to będzie też nagroda, czyli też zielone. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dipped down, blow me, bully boys, blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanning is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore to take that whale in tow. Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Nasza podróżnicza dusza, moja i Michała, rzuciła nas na drugi koniec Polski i wyruszyliśmy na wyprawę po złoto. Nie odchodźcie od ekranów, bo w tym filmie zostanie ogłoszony konkurs i będzie do wygrania bardzo atrakcyjna nagroda. Surprise! Do wygrania jest kołowrotek Preston Innovations Intensity 620. Nowiusieńki, z zapasową szpulą, więc oglądajcie film, ja zapraszam na ten film, a szczegóły ogłosimy wkrótce. Znajduję się nad pięknym, średniej wielkości zbiornikiem. Jest to dla mnie nowe miejsce. Nie znam tutaj zwyczajów ryb, więc tak troszkę będę postępował po omacku. Ale dowiedziałem się od mojego dobrego kolegi, Radku pozdrawiam i dziękuję za wstępne informacje, że są tutaj piękne karasie srebrzyste, które mam nadzieję pokażę do kamery, ale też są karasie pospolite, czyli piękne polskie złote karasie. Stąd wyprawa po złoto, to jest cel mojej dzisiejszej wyprawy. Mam głęboką nadzieję, że uda mi się do kamery oprócz tych srebrzystych karasi pokazać złotego pospolitego karasia. Na to liczę. Nie nastawiam się jakoś szczególnie, że będą to duże karasie. Już jakikolwiek karaś złocisty będzie dla mnie olbrzymią nagrodą, bo dla mnie jest to wyjątkowa ryba. W życiu wiele tych karasi nie złowiłem, ale karaś złocisty, z tego co pamiętam, to chyba była pierwsza ryba, którą złowiłem w życiu, więc mam do tych ryb wielki sentyment. Ja zabrało. Dobrze trzymałem w ręku. Miła niespodzianka. Pierwszy zarzut na pusto. Drugi zarzut zdążyłem tylko zatopić plecionkę. Ustawiłem wędkę na podpórce. I dobrze, że tu stałem, bo było tak mocne branie, że chciało tą wędkę z tej podpórki ściągnąć. Więc reakcja niezła. Trzeba te karasie po prostu w łowisku utrzymać, żeby one nie odpłynęły gdzieś. I cieszyć się dzisiejszym wędkowaniem. Na początku odjechał, teraz troszkę spokojniej, więc... Ale wiem, że one tutaj... przy brzegu pewnie mocniej będą chodzić, więc jestem na to, mam nadzieję, gotowy, nie zaskoczy mnie. O, to nie jest duża ryba. Co to, leszczyk będzie? Karaś nieduży? To nie jest duża ryba. Nie, karaś. Mały, ale waleczny. Może to i dobrze, że nie zaczęło się od bardzo dużej ryby, więc będziemy stopniować napięcie. Taki klocek srebrny na start. Recording stopped, napisane. Powering off. Przed rozpoczęciem nęcenia sprawdziłem tutaj to łowisko, wygruntowałem je i wybrałem dwie odległości do łowienia. To jest 40 oraz 60 metrów. Mam wrażenie, że... tam dalej, na tych 60 metrach, jest troszkę płycej, więc jeśli poluję na karasie, no to
wydaje mi się, że lepsza będzie płytsza, troszkę może cieplejsza woda, ale też mam tutaj zanęconą właśnie tą głębszą wodę na 40 metrach, bo też wiem o tym, że no wędkują tutaj też miejscowi wędkarze, a oni raczej myślę, że nie zarzucają dalej niż właśnie na te 30, może do maksimum 50 metrów. Stąd myślę, że ta linia może być dobrze regularnie nęcona, dlatego też drugie takie łowisko sobie przygotowałem. Nie używam wędki do nęcenia, zanęciłem tymi samymi wędziskami, którymi łowię, tylko troszkę większymi koszyczkami. Dalej podałem 3 koszyczki i od tego miejsca zacząłem łowienie, a bliżej mam w łowisku podanych 6 koszyczków, no i po prostu o to chodzi, żeby to miejsce było troszkę lepiej zanęcone, bo od niego nie zaczynam. No to tam, żeby troszkę zostało, jak na przykład, nie wiem, za pół godziny czy za godzinę sprawdzę, co tam się dzieje, żeby coś tam jeszcze na tym dnie było. Jak widzicie, bardzo agresywnie nie zanęciłem. To nęcenie jest bardzo zachowawcze, takie delikatne, bo też nie wiem, czego się spodziewać. No nie znam tego łowiska, więc zdaję sobie sprawę, że bezpiecznie jest zacząć spokojnie, ewentualnie później donęcać i nakręcać te ryby, niż wrzucić dużo na początku i później, jak się okaże, że to nie działa, no to no nie będę mógł ryby złowić, więc poszedłem w wariant na razie ostrożny. O, już jest branie. Zobacz, już jest wskazanie. Zarzuciłem teraz drugi raz, od razu miałem wskazanie, więc zobaczę, może te karasie już tam się trzymają, ale też mogą być inne ryby, no bo to wiadomo. Karasie są nagrodą, ale w tym łowisku pływają też leszcze, pływają płocie, okonie, więc takie ryby pewnie będę łowił najczęściej. No i czasami może się trafi jakiś karaś srebrzysty, a złoty to będzie prawdziwa nagroda. No i tu chyba mam jakiegoś okonia albo płoć. Te ryby też tam się kręcą w zanęconym miejscu. Oj, taka płoteczka. No jest większa ryba. Mam nadzieję, że to będzie teraz karaś. Branie dosyć szybkie. Ale tak, to będzie karaś. To nie, na pewno nie będzie to płotka. Dobra, idzie teraz gładko w miarę, więc go w miarę szybko postaram się tu doholować do brzegu. On pewnie jak poczuje tu troszkę płytszą wodę, to zacznie szaleć. Więc muszę być na to gotowy. Ale na razie daje się go tutaj podholować bliżej. O, tak, tak, jak właśnie myślałem. Tutaj blisko się zaczyna zabawa, ale powolutku, mam nadzieję, go podbiorę. Ten karaś jest zdecydowanie większy od poprzedniego, więc pewnie zapięta ryba, więc skorzystam z wypychacza. No i wypuszczamy rybę na wolność. Narwaniec. Mam tu na bocznej półce 3 mieszanki. Jedno to jest słodka zanęta, do której dodałem blendowanej kukurydzy. Ona jest w kolorze żółtym. To jest taka zanęta o grubej frakcji, ukierunkowana na karasie. Wcale się nie zdziwię, a będę też szczęśliwy, jak weźmie mi lin, więc na takie troszkę większe ryby. W drugim pojemniczku mam też tą samą zanętę, ale wymieszaną z ziemią. A w trzecim pojemniku mam też zanętę na mączce rybnej, no bo na razie jej nie używam, ale będę chciał sprawdzić, jak ryby na to zareagują, więc przygotowałem zanętę F1 Green, Stachers Green. Do nęcenia mam też przygotowane grube przynęty, dendrobeny, topione białe robaki oraz kastery. Jest karaś, już chciałem opuszczać tą linię, bo płotki mnie napadły, ale powiedziałem, że jeszcze ostatni rzut i będę zmieniał, no i jest karaś, więc być może jeszcze jeden rzut zrobię. Zobaczymy, jak duża to będzie ryba i jaki będzie miał kolor. Teraz powinna wejść taka muzyka, jakaś taka zwiastująca coś nieoczekiwanego. Mam nadzieję, że to może być niespodzianka.
Chociaż też zdaję sobie sprawę, że złowienie do filmu Złotego Karasia tak na zawołanie to łatwe nie będzie. Ale zazwyczaj myślę pozytywnie, więc... O, tutaj próbuję. No, musiałem odpuścić tej rybie, bo dosyć gwałtownie tu zaczęło odjeżdżać. O, wariat. No ale chyba się boi kamery, to z tego to wynika. Nie mogę powiedzieć, że kamerzysty, bo się na mnie obrazi. Ale wariat ryba. Co to jest? Karpik. Teraz powinna wejść taka muzyka. To jakaś taka. Dlatego taki waleczny. Czułem, że trochę inaczej szedł jak te srebrne. A to jest karpik świeży z zarybienia. Pierożek. Ta ryba ma wszystko, żeby stać się pięknym okazem. Zobaczcie, jakie piękne łuski ma. Więc wierzę, że za kilka ładnych lat, gdy już podrośnie, to ucieszy kogoś, komu weźmie. Więc odpływaj. A ja jeszcze dam szansę tej dalszej linii, zanim przejdę sprawdzić, co jest najbliższej. Gdzie tego karpia? Do karasi go wpisuję. Normalnych, nie złotych. Rozłożyłem dwa wędziska. Na dalszą linię wybrałem kij Ascension 380 do 80 gramów. Do tego kołowrotek Intensity 720, na którym jest nawinięta plecionka 0,8 mm Absolute Feeder Braid. I do tego dowiązałem gotowy zestaw od Preston Innovations, zestaw helikopterowy, który bardzo lubię, który się nie plącze i właśnie nim dzisiaj wędkuję. Na krótszą linię wybrałem wędzisko Supera X o długości 3,60, tam 3,65 to poprawię to. Na krótszą linię wybrałem wędzisko Supera X o długości 3,65, czyli 12-stopowe wędzisko do 60 gramów. Do tego założyłem kołowrotek Extremity 520 z plecionką 0,10 mm i także wykorzystałem gotowy zestaw od Prestona Free Running. Branie mocne i chyba jest kolejny karaś, tak mi się wydaje. Chociaż teraz bardzo delikatnie idzie, więc nie wiem, co to będzie. Ale one tak mają, że na początku zawalczą, a później w miarę grzecznie tutaj przypływają. Dopiero przy brzegu zaczynają szaleć. Więc jeszcze trochę drogi przede mną, trochę łatwej drogi. Tak, to będzie karaś, bo on, widzę, odchodzi na prawą stronę. No płotka by tak nie zrobiła. Pewnie nie będzie duża ryba. No ale ryba na K. Ładne, waleczne, tylko jeszcze małe. Dobrze chyba, że wytrzymałem, bo to jest kolejna fajna ryba z tego dalszego dystansu. Już chciałem zrezygnować, a teraz są bardzo regularne brania. No, ta ryba jest zdecydowanie większa od poprzedniej. Już tak łatwo nie mogę jej tu nawet podciągnąć, nawet w tej środkowej strefie. Muszę trochę się z nią poprzepychać, ale powolutku odzyskuję metr po metrze. Ona, widzę, odpływa w prawą stronę, w lewą stronę. Muszę cały czas utrzymywać odpowiedni kąt plecionki do wędziska, żeby to wędzisko amortyzowało, jak ta ryba chciałaby gwałtownie szarpnąć. Na razie po prostu płynie z dużym oporem. Dobra, zaraz się zacznie, bo to już jestem bliżej brzegu. Muszę być gotowy. O tak, już strzałówka wchodzi na kołowrotek, więc ryba jest bardzo blisko, nawet poluzuje hamulec, jakby chciała wykonać gwałtowny zwrot, bo to wydaje się największa jak dzisiaj, jak na razie, ryba. Mam nadzieję, że to nie będzie karp, bo to nie o takie karpie chodzi, myślę, że to będzie ładny karaś.
ryba jest już prawie w zasięgu podbieraka, ale ona tutaj się obudziła i tak chętnie nie chce wypłynąć. Tak, no zdecydowanie największa ryba. No nie jest to złoty karaś, ale zobaczcie, kawał solidnej ryby. Jak na wstępie ogłosiłem, do wygrania jest kołowrotek Intensity 620. Co zrobić, żeby zawalczyć o ten kołowrotek? Po pierwsze, trzeba subskrybować kanał Preston Innovations Polska na YouTubie. Po drugie, trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem. I pod tym filmem w komentarzu należy napisać odpowiedź na pytanie. A pytanie jest następujące. Jaka jest łączna długość trzech ryb, które wskażę w tym filmie? I to jest właśnie pierwsza ryba do konkursu. Więc przypatrzcie się i oceńcie długość trzech ryb, które zaprezentujemy. Ostatnie spojrzenie na pierwszą konkursową rybę. Oczywiście ją wypuszczam, a wy obserwujcie dalej, bo będą następne karasie. Kurde, no nie zahaczają się ryby. Muszę zwiększyć haczyk. Są wskazania. Rozmawialiśmy z Michałem o przygotowaniu robaków i przypomniała mi się pewna historia. Otóż nie wiem, ile to było lat temu, pewnie prawie 10 lat temu odezwał się do mnie dziennikarz z pewnego miesięcznika i zaproponował zdjęcia, no i taki materiał w tym miesięczniku o wędkarstwie. Trochę się zdziwiłem, no bo to była taka lifestyle'owa gazeta, powiedzmy, a on chciał porozmawiać o wędkarstwie. Było mi bardzo miło. Okazało się, że ów dziennikarz, Krzysztof, pozdrawiam, przygotowywał materiał o mistrzach świata, ale w takich nietypowych dyscyplinach sportu. Więc był tam między innymi pan Kawa, który świetnie lata szybowcem. On opowiadał swoje historie. Ja będę kontynuował tą opowieść i będę holował kolejnego karasia. Był pan, którego nazwiska niestety nie pamiętam, ale który był mistrzem świata, z tego co pamiętam, w wyścigach psich zaprzęgów. No i między tymi sportowcami byłem też ja, jako drużynowy mistrz świata. W 2012 roku z polską drużyną zdobyliśmy Mistrzostwo Świata w Spławiku. No i odezwał się do mnie, żeby troszkę o tym porozmawiać, o tym jak żyje, jak wyglądają zawody. I umówiliśmy się nad wodą. To było nad kanałem Żerańskim. Akurat też był mój kolega, taki żartowniś, więc usiedliśmy sobie na trawie, pamiętam, i rozmawialiśmy o wędkarstwie. No, to była taka zupełnie luźna rozmowa. To nie była forma wywiadu, tylko zupełnie luźna rozmowa. No i rozmawialiśmy właśnie wtedy o robakach. No i ten mój kolega sobie zażartował, że robaki, no jesteście wędkarzami, więc bardzo dobrze wiecie, że białe robaki potrafią uwolnić się z pudełka, gdzieś tam wyjść i później po aucie latają muchy. I on mu to w trakcie tej rozmowy, ten mój kolega mu o tym opowiadał, że to na rybach różne przygody się zdarzają i zdarzyło się tak, że robaki wyszły z pudełka i później pełno much było w samochodzie. Zrobiliśmy później oczywiście wywiad. Później jeszcze umówiłem się z fotografem na zdjęcia, więc materiał był gotowy. W międzyczasie pokażę rybkę. Rybka odpływa. Materiał był gotowy. No i później redakcja przesłała mi już wydrukowaną gazetę. Ja tę gazetę wziąłem do ręki i z zaciekawieniem czytam ten artykuł. I w artykule nie przytoczę co do słowa, natomiast tam było coś takiego napisane, że Adam Niemiec do tego stopnia jest pasjonatem wędkarstwa, że nawet hoduje białe robaki w samochodzie i nawet mu latają te muchy w samochodzie, więc ten dziennikarz nie zrozumiał chyba, o co chodziło i coś takiego napisał, więc jak ktoś czytał ten artykuł, to myślę, miał niezłą bekę. Ja do tej pory, jak sobie o tym wspomnę, to chce mi się śmiać, więc
Jeszcze raz pozdrawiam Krzysztofa, absolutnie się na to nie gniewam. Także taka ciekawa historia mnie w życiu spotkała. Na tej dalszej linii tam mnie prześladowały, zaczęły prześladować płotki, więc postanowiłem przejść na tą bliższą linię. W pierwszym rzucie był krom, w drugim rzucie natychmiast nastąpiło branie. Teraz mam karasia, więc zobaczymy, co to będzie za rybka. Czy to już będzie wreszcie ten oczekiwany złoty? Zobaczymy. Taką mam nadzieję. Nie jest to duży karaś, więc może być złoty, nie musi. Srebrna sztabka. No, za 200 gramów karaś, może troszkę więcej. Jest następny. No tutaj reakcja jest nie natychmiastowa. Ryby miały czas, żeby się ustawić. Ten pierwszy krąb troszkę mnie zmylił, chociaż wziął równie mocno, tak jak te karasie teraz biorą, jest kolejny karaś, więc tempo jest teraz niesamowite, zarzut i branie. Chyba będzie ryba troszkę większa niż poprzednia, niewiele. Piękny kształt mają w ogóle te karasie, nie są jakieś takie płaskie, tylko też mają taki grzbiecik. Chyba pływają z tymi złotymi tutaj i się napatrzyły, jak można się prezentować. Piękna rybka oczywiście do wody. No fajnie tutaj karasie zareagowały na tej bliższej linii. Cztery rzuty, trzy karasie. Na początku był krąb. To jest fajne. Mam tylko niepokój, bo jest wyprawa po złota. Jak na razie to na tym naszym sicie do przepłukiwania tego złota nie trafiliśmy, więc mam nadzieję, że los się do nas uśmiechnie i trafimy na jakąś złotodajną żyłę. Szkoda, że te karasie trochę są też takie nie za duże. Tam się ze 2 czy 3 trafiły większe, reszta takich maluszków. No ale piękne brania, dobra walka. Co ciekawe, mocne branie, ale to wcale nie jest jakaś bardzo duża ryba, więc chyba głodne te ryby są. No. Na razie nie dopuszczają tych większych, no ale trzeba być cierpliwym, może ta cierpliwość zostanie wynagrodzona. To też jest jakiś karaś nieduży. Za dolną wargę, elegancko. Wypychacz jest potrzebny. Oczywiście do wody. Jest ryba też i na kukurydzę. Dziubała i wreszcie się doczekała. Nieduża ryba. Myślałem, że może kukurydza sprawi, że ryby będą, że średnia ryb trochę będzie większa, no ale taka oto płoteczka skusiła się na ziarenko kukurydzy. Wypuszczam płotkę i zmieniam dystans na ten dalszy, no bo tutaj na razie małe ryby są. Zostałem jednak na tym dystansie, postanowiłem dodać trochę więcej robaków. Jak się okazało, chyba było za mało w łowisku tych robaczków, bo no teraz to już jest kolejny karaś po kilku płotkach, więc na razie jeszcze się trzymam tego bliskiego dystansu. O, to nawet jest leszcz. Leszczyk nieduży. I oczywiście od razu do wody. Tam jeszcze raz zarzucę, może pinki założę. Bo wiesz, nie ma płotki, to znaczy, że co tam pływa w łowisku. Dzisiaj na własnej skórze przekonuję się, że praca poszukiwacza złota do łatwych nie należy. Trzeba być po prostu cierpliwym. Wiemy, że tutaj znajduje się złotodajna żyła. Na razie poszukujemy tej żyły razem z Michałem. 2 godziny poszukiwań, no na razie jeszcze nie trafiliśmy na złoto, ale nadzieja cały czas jest. Jest następny karaś.
chciałbym jakiegoś większego. No, złoty to by było w ogóle spełnienie marzeń. Muszę tutaj sprytnie go podebrać. Przy każdym wynurzeniu ryby z wody, mam nadzieję, to jest ten moment. No ale jak na razie to nie jest ten moment. Ale ryby są, zobaczcie, no przepiękne, wygrzbiecone, wygarbione. Nie wiem, jak to się mówi prawidłowo. No i co, wypuszczamy rybę. Przeskoczyłem na dalszą odległość, bo tam były mniejsze ryby już na tym bliższym dystansie. Pozostawiłem to łowisko, żeby troszkę odpoczęło. No i jest jakiś chyba karaś z tego większego dystansu. Płotki płyną bardzo charakterystycznie, bo dosyć szybko wypływają do powierzchni, natomiast karasie odpływają gdzieś na boki, więc też to można od razu rozpoznać. No wiadomo, są większe, trochę większy opór stawiają. Nie jest to jakoś bardzo duża ryba, chociaż tutaj zaczął coś tam się mocniej rzucać. Zobaczymy, co to będzie. Karaś srebrny. Nieduży, ale ładny. Ale się uwolnił. Dobra, wystarczy tyle, kurde. Trochę tam posiałem. W związku z tym, że dosyć no tak pasywnie zacząłem na starcie, to nęcenie nie było obfite. No, jakieś tam ryby łowiliśmy, no ale jest plan, żeby złowić złoto, więc Michał mnie zainspirował, żeby może jedną linię nawet może poświęcić i sprawdzić, i bardziej obficie zanęcić, więc to uczyniłem, ale na razie jeszcze dałem odpocząć, bo to ta bliższa linia. Odczepię rybę, zaprezentuję wam ją. No i to jest drugi karaś, który będzie brany pod uwagę w konkursie, więc oceniajcie jego długość. Ryba jest waleczna, więc ją prezentuję nad podbierakiem. Zobaczcie, to jest drugi konkursowy karaś. Oceńcie jego długość. Karaś zmierzony, zdjęcia zostały wykonane, więc to pokażemy przy ogłoszeniu konkursu, a oczywiście ryba idzie do wody. Długie oczekiwanie może zwiastować dużą rybę. Normalnie te brania były do trzeciej minuty, tak przeważnie to w pierwszej i drugiej minucie. Natomiast teraz było po czterech minutach. Celowo postanowiłem troszkę dłużej poczekać, bo tak sobie pomyślałem, że jakby były małe ryby, no to te małe ryby by mi wzięły szybciej. A skoro nie ma małych ryb, nic nie bierze, to być może jakaś większa ryba się zakręciła. No i dlatego pozostawiłem na dłużej i coś większego wzięło. Myślę, że to będzie karaś, no ale może będzie lepszy jak te takie maluchy, które ostatnio brały. Tym razem
założyłem 6 pinek. Jest piękna rybka. No, to nie wiem, czy nie największa dzisiaj. Grubiutka, waleczna, fajna rybka. Piękna ryba. Trochę jej brakuje grzbietu i złotego koloru, ale mimo wszystko bardzo mnie cieszy. Płyń sobie. Poszła. Wróciłem do tego obficie zanęconego miejsca i no jestem pod wrażeniem tego, co tam się wydarzyło. Miałem dwa brania, dwa karasie mi spadły. Teraz trzecie branie mało nie zabrało wędki z podpórki. Jest następny karaś, więc Michał miał nosa i to obfite nęcenie, jak na razie wydaje się, że to było fajne. Oby wśród tych srebrnych karasi zakręcił się jakiś złoty. To by była w ogóle największa nagroda. Karaś może nie jest duży, ale pięknie wziął. Ja panu doradzę, na co łowić. O. Ryż preparowany zalać olejem, tak jak tu na hak, zalać olejem rzepakowym. Później ziarenko ryżu, bo pan małe haki ma, ziarenko ryżu i jedno pineczkę. Zobaczy pan, jak będą brać. On pływa, ten ryż? Proszę? Pływa ten ryż? Dlatego go się zalewa olejem, żeby pływał. A tak to moment wody nabierze i spadnie. A tak to on podnosi do góry. No właśnie, było skubanie. Ty patrz, haczyk odgryziony jest. Odgryziony, nie ma haczyka. Także szczupak musiał się zakręcić, bracie. Pytałeś, jak szczupaki, to chyba mają się dobrze. No bo co to było? Ja widziałem takie delikatne ruchy na szczytówce. Pięknie to zrobiłem. Widziałeś to? Widziałeś? Dobra, tego nie puszczaj, bo będzie beka. Puścisz, ja wiem o tym. Tak, szczupak chyba namieszał, bo nie było wyraźnego brania, przeczekałem. Nic się nie działo, wyciągnąłem zestaw, a nie było haczyka, więc został odgryziony. Nawet nie wiem kiedy, delikatne tylko wskazanie było. I chyba jest większa ryba, większy karaś. To nie jest ten z tych maluchów. No mam radochę, bo Supera X pięknie pracuje na takich rybach, więc to wędkowanie jest super. Albo źle powiedziałem, to wędkowanie jest spoko. Tu muszę być gotowy, bo ta ryba mnie tak usypia, idzie wzdłuż tutaj tych trzcinek, czy nawet już jest w trzcinkach. No wlazła mi w trzciny. Muszę ją trochę bardziej siłowo, mam dosyć mocny przypon. Idę zielskiem z nią, słuchajcie. A to jest karp, dlatego tak idzie. No, taki ładny pierożek, zgrabny, ładne kolorki. O, będziesz kiedyś galanty. Zobaczcie, taki wielki łepek, ale ładny. Płyń. Jest następna ryba, reakcja dosyć szybka. Może tym razem to nie będzie karp, tylko wreszcie weźmie jakiś karaś porządny. My chcemy złoto. Znowu fajna ryba. Tak odjechał na początku, że być może to będzie kolejny karp. Chociaż, no zobaczymy, zobaczymy. Nie będę wróżył z fusów, bo nie wiadomo, co to będzie. Ale to będzie na pewno fajna, kolejna fajna ryba. Jest złoty! Mamy złoto! No to ja jestem spełniony. Zapraszam, zapraszam. Uhu! Mamy to! Zobaczcie, jaka to jest piękna ryba. No i to jest oczywiście trzecia ryba konkursowa, więc przyjrzyjcie się tej rybce. Piękna jak ona jest, jaki ma wielki grzbiet. Sztabka złota. We'll be right back.
Mam nadzieję, że dobrze się przypatrzyliście, oceniliście jej wielkość, a ja idę ją zmierzę na macie i zrobimy zdjęcie z Michałem. Z taką rybką to wejdę do wody, zobaczcie, no przepiękna. Po nią tutaj przyjechałem, przypłynęła, więc wyprawa udana. Zaprezentowałem Wam już wszystkie trzy ryby konkursowe. Mam nadzieję, że dobrze ocenicie ich długość. Tego Wam życzę. No jest kolejny karaś. Ocencie ich długość, sumujcie tę długość i w komentarzu napiszcie, jaka była łączna długość tych ryb. Mierzyliśmy ryby tak, żeby brać pod uwagę ich długość co do 1 mm. I osoba, która jako pierwsza w komentarzu poda prawidłową długość, wygra kołowrotek Intensity 620. Siedemnaście karasi, jeden złoty i dwa karpie. To takich 20 takich ciekawych rybek było. No to i każdą nagrywałeś. Słuchajcie, jesteśmy na live'ie, nie mamy mikrofonów. Tak, tutaj jesteśmy na live'ie na Facebooku, nagrywa live. Akurat się udało złowić pięknego karasia pospolitego. Przepiękna ryba, więc ja już go nie męczę. Zaprezentowany do filmu, zaprezentowany do live'a. Mam nadzieję, że Wy też to widzicie. I wypuszczam tą piękną rybę. No piękny, gruby karaś. A umiałbyś wlecieć na tą wieżę tą kościelną, żeby wylecieć jednym oknem, a wylecieć drugim? Ciekawe wędkowanie dzisiaj było, bo tak jak na wstępie widzieliście, zanęciłem bardzo delikatnie i tak liczyłem na to, że podając przynęty czy te zanęty, które przygotowałem w koszyczku, zbuduję to łowisko i będę łowił regularnie te większe ryby. Natomiast no to udawało się, ale w pewnym momencie Michał mnie podpuścił. A może słuchaj, jedną linię na grubo zanęcimy. Kilka razy nam się to sprawdziło. Trzeba to sprawdzić. Nie musiał drugi raz powtarzać. Wziąłem miskę, w tej misce zrobiłem miks tej zanęty, którą mam wymieszaną ziemią, tej ciemnej. Dodałem jeszcze jasnej zanęty. Więc ona taka się zrobiła troszkę przyciemniona, natomiast to było mieszanka z dużą zawartością zanęty. Dodałem tam garść kasterów, garść białych robaków, pociętych dendroben. Wymieszałem to wszystko, dowilżyłem, żeby ta mieszanka była raczej wilgotna niż sucha, żeby gdzieś tam nie za bardzo nie podnosiła się z dna. I podałem 12 koszyczków takich do nęcenia. Zostawiłem to miejsce, myślę, na dobre pół godziny. Jak tam wróciłem, nagle zrobiło się fajne wędkowanie. Z tego miejsca najpierw spadły mi trzy ryby pod rząd. Wstyd się przyznać, no ale tak było niestety. Później złowiłem ładnego karasia, karpia, no i złotego karasia, na którego czekałem, więc podpowiedź Michała przyczyniła się do tego, że ta wyprawa jest jak najbardziej udana. To jest kolejna fajna ryba, więc ta wyprawa jeszcze się nie zakończyła. Co prawda już jestem spełniony, bo złowiłem złotego karasia, o którym marzyłem. Ryba jest waleczna tutaj przy brzegu, zaczęła troszkę walczyć. Zobaczymy, co to będzie. Następny złoty karp. Tak czułem, bo tak po zacięciu chodził, jak
to właśnie byłby karp, ale jaki lampas piękny. No misiu, ty żeś troszkę tam, żeś się chyba najadł. Zobaczcie, kurde. To nie jest klasa średnia. Lampasik taki ładny, co? No ładny ten lampasik jest, wypuszczam go. Miało być deszczowo, było dzisiaj pięknie, ryby dopisały, także wyprawa po złoto okazała się skuteczna. Przypominam o konkursie do wygrania kołowrotek Intensity 620. Cóż, bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca filmu. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, obserwujcie nasze media społecznościowe Facebook oraz Instagram. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Widzicie tą zadowoloną buźkę? Jeszcze mała errata. Muszę tutaj coś dodać. Zobaczcie, jak wyprawa po złoto, to wyprawa po złoto. Jeszcze taka piękna ryba na... Chyba już na prawdziwe zakończenie. Po zakończeniu filmu jeszcze szybciej go trochę skończyliśmy, żeby zrobić live'a. Podczas live'a złowiłem dwa złote karasie. Live się zakończył, zarzuciłem zestaw i złowiłem kolejnego złotego karasia, więc pewnie jeszcze zarzucę i być może następny się jeszcze złowi, ale no zobaczcie, piękna ryba. Dzisiaj pobiłem swój rekord życiowy karasia pospolitego, więc dzień udany. Także wyprawa po złoto. Wyprawa po złoto zakończyła się rozbiciem banku. Mission completed. Tak.